Dzisiaj gościmy u księdza Roberta Sarafina, dyrektora Caritas Diecezji legnickiej, by porozmawiać na temat pomocy oraz tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia na terenie decyzji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej, rozmowach z Caritas Polska, jak wyglądała ta pomoc, jak wyglądały miejsca, które zostały zniszczone przez wodę jak będzie wyglądała ta pomoc w najbliższej przyszłości. Dlaczego to jest pytanie bardzo ważne? Mam nadzieję, że dojdziemy i wytłumaczymy, ale zaczynając od początku. Przychodzi Wielka Woda i Caritas decyzji Legnickiej też rusza z pomocą. Co było na początku najważniejsze? Na samym początku, zawsze, gdy dzieje się coś, co dotyka ludzi, i dzieje się krzywda ludzka, a szczególnie wtedy, gdy jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy wpływu. Martwimy się, co z nimi będzie, w jaki sposób będzie można przyjść z pomocą, jakie będą szkody, I, i na początku, to co odczuwamy, to przede wszystkim dezorientację. Staramy się jak najwięcej informacji pozyskać, jak najszybciej wejść w kontakt z ludźmi, którzy mają też doświadczenie, jeżeli chodzi o takie sytuacje i przeżycia. Dlatego pierwszym odruchem było to, żeby puścić informacje w eter, przez stronę internetową, przez różne kontakty, które mieliśmy. Oczywiście, pierwszym też takim odruchem naturalnym było to, żeby nasłuchiwać i starać się zbierać informacje z diecezji, jak wygląda sytuacja, potem też kontakt z Caritas Polska. Tak, żebyśmy wspólnie mogli zadziałać i przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebowali, bo wiemy, że to oczekiwanie, to patrzenie na rzeki, to patrzenie na sytuację, czy wały wytrzymają, czy, czy sytuacja będzie bardzo tragiczna, czy uda się to w jakiś sposób pokonać, no, rodziła wiele, wiele emocji, wiele frustracji, wiele też i znaków zapytania. Tak więc pierwsza, pierwszy ten odruch, który u nas był, to to, żeby jak najlepiej przygotować, Przygotować się do tego, żeby pomóc. To powoduje też, że już mając doświadczenie różnych sytuacji, chcieliśmy jak najszybciej podać informację, co będzie potrzebne w takiej sytuacji. I to nie tylko na początek, w tych pierwszych dniach, ale potem kolejny tydzień, następny i następny, bo wiadomo, że ci, których dotknęła powódź, będą wychodzić z tej sytuacji przez długi, długi okres i ta pomoc będzie musiała być długofalowa. Często powtarza się hasło, że Caritas może dać tylko to, co sama otrzyma. Może rozdzielić pomoc, może zorganizować i właśnie rzucone hasło potrzebujemy, zbieramy. Znalazło odzew? Tak, yy, trzeba też pamiętać, że ta pomoc, yy, tak jak obserwujemy, rodzi się w różnych miejscach wśród różnych ludzi yy, i w różnych okolicznościach. Pierwszy odruch taki serca, który jest u wszystkich, to to, że każdy chciałby pomóc, każdy chciałby coś zebrać, coś przekazać, znaleźć miejsce i tam to zawieść. I tak to się działo. Było to trochę takie niepoukładane, bo tych odruchów serca było dużo i, i niekiedy było tak, że szukano miejsc, gdzie można rzeczywiście. Z tym dotrzeć, i czy te miejsca są w stanie to przyjąć, ale to jest normalne. Tak zawsze jest, bo chcemy pomagać. Teraz po całym tym tygodniu jesteśmy już na etapie takim, że szukamy konkretnych miejsc, konkretnych wspólnot, które tej pomocy potrzebują i jesteśmy w stanie pewne rzeczy już ukierunkowywać i przychodzić z pomocą z konkretnymi rzeczami, które były potrzebne. Tutaj też trzeba powiedzieć, że takim doświadczeniem jest to, że informacja, która idzie do ludzi, do tych, którzy chcą pomóc, najpierw jest informacja, Informacją, która musi się rozłożyć na konkretne działania i jeśli w poniedziałek prosimy o pomoc, to ta pomoc dochodzi najszybciej środa czwartek, zanim ludzie się zbiorą, zanim ludzie będą w stanie przygotować to wszystko, co zebrali, i potem przesłać. Tak więc ten pierwszy tydzień upłynął nam pod hasłem pomocy żywnościowej, pod hasłem tego, żeby jak najwięcej agregatów, pomp pozałatwiać. I gdzie tylko to można było, rozesłać to ludziom, i taka informacja szła. nie mówię, że tylko my to robiliśmy, bo robiło tego to wielu, wielu, wielu ludzi i ta pomoc rzeczywiście była potrzebna. Dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że te, ten pierwszy rzut pomocy, który, który otrzymaliśmy, spowodował, że w większości, nie mówię, że wszędzie, na terenie naszej decyzji, w większości miejsc, mamy zapewnioną pomoc od strony żywności i wody. To, co jest teraz niezbędne, potrzebne, to wszystkie te materiały, o których też piszemy na stronie, a które mogą posłużyć temu, żeby porządkować swoje domy zalane, zamulone, żeby można było tam wejść też z jakimiś remontami. Kolejny etap, który na pewno się pokaże, czy już gdzie, nie gdzie się zaczyna pokazać, tam gdzie już wody nie ma, gdzie zaczęło się osuszanie. To remont, który będzie pochłaniał też i wiele środków, i zaangażowania, i tu myślę, że to będzie też bardzo trudny okres dla powodzian, których powódź bardzo konkretnie dotknęła. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czeka teraz taki ich trudny czas tych powodzian, ponieważ taka fala emocjonalna, taka wezbrana takiej pomocy, która przypłynęła do nich, potrwa tydzień, dwa, trzy, a później no, chyba zostaną sami. Znaczy ja mam nadzieję, że sami nie zostaną. To po pierwsze. Druga rzecz, no każdy też jest w stanie pomóc na miarę swoich możliwości, dlatego myślę, że w tych kolejnych tygodniach bardzo ważną rzeczą będzie, żeby komunikować się jedni z drugimi, aby tę pomoc celować konkretnie do tych miejsc, które są i żeby po prostu organizować te rzeczy, które są potrzebne w danym. Momencie, w danym punkcie y, dla danego człowieka. Żeby nie było tak, że w dalszym ciągu będziemy organizowali pomoc, y, która na ten moment już nie jest potrzebna, y, bo z tego, co, co wiemy, to mamy y, zapasy. Jakieś tam już żywności, i one w tej chwili, na przykład w naszej diecezji, w wielu miejscach są w takich ilościach, że wystarczy tego na jakąś chwilę. Woda, jedzenie owszem, są punkty, gdzie jeszcze ta, ta pomoc będzie docierała w przyszłym tygodniu, bo taka jest potrzeba ale niewątpliwie jesteśmy w tym takim drugim etapie, kiedy trzeba sprzętu, osusza, osuszaczy bo tego brakuje bardzo. A zaraz potem będziemy mówili o konkretnej pomocy, jeżeli chodzi o materiały budowlane, ręce do pracy, wolontariat. Ta lista gdzieś się znajduje? Możemy sięgnąć i przeczytać? Tak, jest ona na stronie, ona jest aktualizowana. Wczoraj żeśmy zamieścili to na naszej stronie caritaslegnica.pl i tam są informacje o tym, jakich rzeczywiście rzeczy potrzeba teraz na miejscach, tam gdzie są powodzianie. Wiele osób, które zostaje, zostaje zalanych w ich majątek, zniszczony, no, przeżywają pewien kryzys. Kryzys no, no, właśnie na no, pewności siebie, funkcjonowania, zadawania sobie pytanie, co będzie dalej. I taka pomoc, która do nich dociera, ona może zbudować w nich ten. ten, ten nadzieję? Czy ja mam nadzieję, że tak, bo inaczej byśmy tego nie robili? Ale powiem tak, trudno mi znaleźć się w skórze tych ludzi, których to nieszczęście dotknęło. Mogę tylko z obserwacji czy krótkich rozmów wywnioskować, że jest to bardzo trudne. To, co widać było na samym początku, to wielkie zmęczenie. Wśród tych osób, które odpowiadały też za akcje ratunkowe, było widać to zmęczenie psychiczne, brak snu. Oni nawet niekoniecznie myśleli o jedzeniu, o spaniu, tylko po prostu o tym, żeby Pokonać wodę. Nie? To tutaj chodziło głównie o to, i to zmęczenie, po tym jak ta woda już przeszła, zaczęła opadać, powoli zaczęło też się zmniejszać, i to było widać. W niektórych momentach to zmęczenie było no, takie na, na granicy wytrzymałości ludzkiej, i, i to też jest zrozumiałe. A w tej chwili myślę, że oprócz tej takiej życzliwości, tej pomocy, która płynie, te osoby też potrzebują zrozumienia, potrzebują też nie tylko pomocy fizycznej, nie tylko konkretnych materiałów, ale wydaje nam się, bo tak teżśmy też jeszcze rozmawiali z dyrektorami Caritas w całej Polsce, że prawdopodobnie będzie potrzeba też takiej pomocy psychologicznej, duchowej. No, bo jeżeli ktoś traci wszystko, co miał, nie ma gdzie wrócić, nie ma domu, czy wszystko ma zalane, wszystko musi wyrzucić, no to wiadomo z czym to się wiąże kontaktowaliście się z władzami tymi państwowymi, samorządowymi, czyli tą stroną świecką naszej rzeczywistości. A jak wygląda na funkcjonowanie naszych parafii w z legnickiej? Rozmawialiście się z proboszczami i miejsc, które zostały zniszczone. Właśnie, ta struktura kościelna, budowanie wspólnot, zdało egzamin? Ja powiem tak, doświadczeniem różnych sytuacji, które miały miejsce do tej pory, jest to, że osoba, która potrzebuje pomocy, często w takiej sytuacji albo nie ma czasu, albo nie myśli o tym, żeby prosić o pomoc. Dlatego obdzwoniliśmy wszystkie parafie, które były dotknięte powodzią pytaliśmy proboszczów pytaliśmy też tak jak pan mówił osoby odpowiedzialne za sztaby kryzysowe w jaki sposób możemy pomóc bo chodzi o to żeby ta informacja płynęła ze źródła żeby ona potem napędzała wszystko to co robimy w tych charytatywnych działaniach pomocowych i żeby ta pomoc była jak najlepiej ukierunkowana te informacje jeszcze spływają z parafii, bo mamy takie doświadczenia też, że proboszczowie z sołtysami czy różnymi przedstawicielami tamtejszych władz przechodzą, sprawdzają, pytają, konkretnie wypisują, konkretnie to jakoś ogarniają i to jest super bo rzeczywiście można wtedy bardzo konkretnie w danym punkcie pomóc, i wiem, że jest sporo księży, którzy w taki sposób też się zaangażowali w tą pomoc w naszej diecezji, i te informacje do nas spłynęły. Były też takie momenty, w których nie można było się dodzwonić, choćby do samego wlenia. Tam trzeba było pojechać osobiście, spróbować też znaleźć moment w tej całej akcji, żeby w ogóle cokolwiek usłyszeć, jak wygląda sytuacja i w jaki sposób pomóc. To było spowodowane też całą tą naszą infrastrukturą i tym, co się wydarzyło. No, prądów prądu w Wewleniu nie była przecież kilka dni. Tam ta, ta, ta pomoc, jeżeli chodzi o agregaty, jeżeli chodzi o pompy, no to to na początku było bardzo potrzebne. Wiem, że na przykład kościół w Ścińsku zamieniał się chwilowo na magazynach, nie było liturgii, ponieważ przyjeżdżał tir z rzeczami, otwierali kościół, zrzucali wszystkie rzeczy, ludzie przychodzili, więc kościół zmieniał swoją funkcję chwilowo. Wiem, że proboszczowi niektórzy w gumowcach, w dresach budowali wały, żeby ochronić się przed rwącą rzeką. Też parafie niektóre organizowały miejsca, gdzie mogli nakarmić osoby potrzebujące, które coś straciły, ewentualnie tych, którzy pomagali na wałach. Są też parafie, które organizują pomoc z zewnątrz. Ta struktura kościelna Funkcjonowanie myślenie zdaje egzamin? Jak najbardziej. Dlatego też, rozmawiając o tym, chciałbym, odzywając się do wszystkich, poprosić, żeby o tym informować, bo my potrzebujemy też takich informacji, które można później puścić w eter, tak żebyśmy wszyscy jako wspólnota diecezjalna mogli się zbudować tym dobrem, które zostało dokonane. Nie chodzi tu o to, żeby chwalić się co nam co zrobiliśmy, tylko chodzi raczej o to, żeby przez to motywować siebie nawzajem do tego, żeby iść jeszcze dalej z tą pomocą i, i po prostu mobilizować jedni drugich. To jest też intencją te, tego, o czym mówimy na naszej stronie, zachęcając do tego, aby te wszystkie relacje, które mamy, zdjęcia, informacje, Przesyłać do nas pod adres mailowy pomocmałpakaritaslegnica.pl. Byśmy mogli też te informacje zamieszczać na naszej stronie i w taki sposób pokazać, ile dobra udało się zrobić, a z drugiej strony może zachęcić tych, którzy jeszcze do tej pory niewiele zrobili, albo nie zrobili nic, albo mogą jeszcze więcej, żeby po prostu w tej pomocy nie ustali.